Jauwa Wam. Hej widzowie, witam Was na film nowy. Yy, jak sobie możecie zauważyć, o, zrobiłem sobie zlecenia na Entropic, bo Entropic zaczęło odbijać kurcze blaczka. I co teraz? Ktoś tu dużo kupił i się podziała magia. I czekam, żeby znowu spadło. Zauważcie, że kurcze zaczęło sobie odbijać, a ja tego nie wyłapałem. Przespałem trochę. No głupio zrobiłem, nie powiem, że nie. I się nie udało mi dokupić na dołku, więc i tak sobie zrobię Bayerner mniej więcej w cenie tego dołka. I jeżeli się to uda kupić, to fajnie, a jeżeli nie, no to tak jak zawsze, no. Po prostu z każdym dniem bliżej homoseksualizmu, bo chuj mi w dupę. I po prostu tak będzie to wyglądało. Bo w ogóle możecie ten zostawić suba jak coś tam chcecie. Nie wiem, żeby mi było miło. Nie wiem, czy mi będzie, ale chyba tak. Ale to nieważne, eee, co mogę o Entropic powiedzieć właściwie. No tak nie za dużo właściwie. Bo zauważcie, że ja sobie czekałem tak cierpliwie dosyć na ten dołek. I nie spodziewałem się, że nagle znikąd przyjdzie takie odbicie. Bo według mnie to ono jest tak mocno z dupy. Serio, tak uważam. I tu nie ma jakiegoś większego powodu, żeby to tak sobie odbijało. Ale że sobie tak odbija, to się trzeba trochę dostosować do tego rynku. No bo jakbyśmy się nie dostosowywali, no to przecież byśmy dupę i, i mieli. No. A i to nie jest fajne. Ja wiem, że ten film jest trochę o niczym, ale chcę Wam, chcę wam pokazać, że się trochę karty odwracają, jeżeli chodzi o Entropic, i możliwe, że będzie warto je kupić. Dlatego sobie zrobiłem te pierwsze zlecenia i jakieś ich się... Jeżeli one się ogólnie nie kupią i to nie zadziała, no to ja ogólnie trochę chyba porzucę tę naklejkę. I sobie zacznę... i się zacznę interesować nieco innymi. W ogóle dzisiaj wyszły statystyki naklejania. Ja wam je pokażę. One chyba były u mnie na sekcji kreatywnej dostępne. Tu jest propozycja współpracy, sekcja kreatywna. Zresztą wam pokażę. Takie allo, chyba to są all time. I zauważcie, co jest ciekawe. E, tu jest Entropic. 279 tysięcy najwięcej naklejeń ze wszystkich y, stickerów poza legendami. E, jeżeli chodzi o holo, y, no tylko face miało więcej, tak naprawdę. E, jeżeli chodzi o folię, to tutaj akurat było już y, trochę więcej y, konkurentów, bo jeszcze Virtus Pro dziwo, ale Virtus Pro strasznie w tej folii wyskoczyło. Aż dziwne. E, no, i jeżeli chodzi o Gold, no to tutaj nie powinno być żadnego bo, tak jak bodskoku, bo w Gold no to tak naprawdę działa rządzi się własnymi prawami, ale zauważ, jak bardzo papier zdominował e, ten segment. I to jest według mnie dosyć interesujące i warto podkreślać, że ta naklejka wciąż jest no, najbardziej naklejaną ze wszystkich poza legendami, gdzie jest po prostu wysoki supply. Te naklejki są naklejane dlatego, bo po prostu mam gigantyczny supply i o to w tym chodzi. I no dalej uważam, że long termowo ta naklejka jest jedną z najlepszych z całego sztokholmu, bo trzyma wiele yy, tendencji, a ten spadek, który był teraz, to była świetna, świetny moment do tego, żeby się nad tym zastanowić i gdzieś tam sobie poszukać do kupienia. Ja akurat nie dokupiłem, ale jeżeli by zaczęło rosnąć i na przykład zaczęłoby znowu być w okolicach 1 zł, no to chyba będzie trzeba, po prostu, bo Prędzej czy później tak ta naklejka będzie jedną z najbardziej pożądanych, jeżeli chodzi o papierowe. Nie mówię o e, naklejki jako mm, zbiór naklejek, w sensie całościowo, że ta drużyna będzie pożądana. A tym bardziej to, co powiedziałem, dla wspierających o tej naklejce. Bo myślę, że tam, tam akurat jest jeszcze taka jedna informacja, która naprawdę zmienia dosyć mocno patrzenie na nią, ale to już sobie zostawię. Ehm, bardziej ze świata e sportowego. No i co? No, chciałbym jej dokupić. I myślę, że się uda. Jak się nie uda, to będziemy dalej podbijali cenę. I tyle. No bo będzie trzeba po prostu. Taka informacja. Hej.